Cześć, tu Kasper. Dzisiaj pokażę Wam mega przepis na roladę ze steka bawet. Zaczynamy. Ale przygotowanie tego steka zaczynamy od zrobienia farszu, bo to będzie rodzaj zraza rolady. Brakowało mi słowa na wymyślenie, jak to się powinno nazywać. Będzie to na pewno w stylu włoskim, w steku, który nazywamy bawet. Najpierw miażdżymy czosnek, odcinam twardą końcówkę albo odrywam. Wyciskam grillową wyciskarką. Siekam, ale drobniej posiekam go za chwilę. Dorzucam resztę składników. Czarne oliwki. Do tego trochę kaparów. Do tego suszone pomidory. Odrobina pieprzu marynowanego. Trochę oliwy. I jeszcze do tego dodaję kilka liści bazylii. Wszystko to razem trzeba teraz dokładnie przesiekać. To nie musi być pasta czy tam pesto. To musi być po prostu fajny, chrupiący farsz. Nie musimy tego siekać bardzo drobno. To jest w ogóle przepis z wyższej szkoły grilla, czyli mojej akademii grillowania z zeszłego roku. Bo my co roku zmieniamy przepisy na wszystkie akademie. Więc jeżeli Wam się podoba, to wejdźcie na www.grillbastards.pl. Nie wiem, jaka jest pora roku, ale prawie przez cały rok robimy akademię grillowania na naprawdę fajnym poziomie. Dobra, farsz jest gotowy. Przesuwam to wszystko teraz na bok sobie na deskę. I możemy zabrać się za przygotowanie steka. Steka, którego dzisiaj użyjemy, nazywamy bawet. To kawałek mięśnia z boku podbrzusza krowy, ale oczywiście widzicie, że to jest wielki mięsień. Nie użyjemy go całego, ale myślę, że taki kawałek będzie ok. Resztę zostawię na urodziny mojej dziewczyny, żeby miał co jeść. Ona jest weganką. Dobra, i robimy roladę z tego kawałka mięsa, tylko że teraz zwróćcie uwagę na fakt, że on wygląda niby na cienkie mięso, ale jest w gruncie rzeczy dosyć gruby. Musimy go jeszcze rozciąć na tak zwanego butterfly'a, czyli bardziej rozpłaszczyć. To nie jest trudne, dlatego że tutaj te włókna są bardzo, bardzo grube i prowadzą nóż, po prostu to się samo dzieje. Rozcinamy sobie coś takiego. Ale to będzie roladka, kochani. Tego już spokojnie, takiego ultra grillowego zraza możemy zrobić. Musimy to wszystko posmarować oliwą extra virgin. Tutaj trochę możemy rozwiać mit, dlatego że mówi się o tym, że oj, oliwy nie można używać do grillowania, do smażenia i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli będziemy atakować tego steka bardzo wysoką temperaturą, no to faktycznie może się to okazać problematyczne, ale jeżeli będziemy działać umiarkowanie wysoką temperaturą, tak jak ja dzisiaj ustawiłem na tym grillu, to nic się nie powinno wydarzyć. Słuchajcie, stek posmarowany oliwą, trochę go trzeba jeszcze posolić z obu stron. No i teraz jeszcze, jeżeli ten zrazik ma być taki właśnie jak z Półwyspu Apenińskiego, to musimy do mięsa dodać mięsa. Jeszcze podbijemy umami, dodaję prosciutto do środka tego zraza, układam sobie płasko. Następnie układamy warstwę szpinaku w naszym zrazie. O, jakoś tak to może wyglądać, nie ma problemu, nie trzeba tego elegancko stylizować. No i teraz cały farsz rozkładam tutaj na tym zrazie, tylko zwróćcie uwagę, żeby nie wysypywać go na zewnętrznej części, bo tu jeszcze musimy to jakoś zwinąć i związać. Czego Wam tu jeszcze brakuje? Sera! Parmezan! Wszystko trzeba obficie zasypać parmezanem, bo to będzie prawdziwa petarda umami i smaku. Niczym śnieg na południu Włoch, w środku lata, zasypujemy tego steka tym serem i uwaga, zaczynamy go zwijać. Zwijamy go w taki sposób. Zwróćcie uwagę zawsze, jak biegną te włókna. Zwijajcie tak, żeby te włókna zwinęły się w taki sposób, że jak będziemy je kroić, tą roladę, to będziemy kroić w poprzek włókien. Uwaga! O, coś takiego, roladzisko takie. Końcóweczki można tak zawinąć, będzie ładniej. I teraz uwaga, jeszcze musimy to związać. I kroimy sobie z niego po prostu dwa kawałki na początek. Jest mnóstwo technik rzeźniczych na wiązanie takiej rolady, ale myślę, że najprostsze to jest po prostu zawiązanie kilku pętelek. Przewincie to ze trzy razy i teraz jak zaciągniemy tą pętelkę, to ona się nie będzie puszczać. Nie będzie się puszczać. Nadmiar możemy tutaj opitolić. Z drugiej strony to samo. I na środku jeszcze ze dwie. I to jest ten moment, w którym zawsze myślę sobie, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Chyba nie. Wrzucamy go na grilla. Tak jak mówiłem, grill rozgrzany na minimum. Oczywiście po każdym filmiku pamiętajcie, żeby przeczyścić róż szczotką, czy po każdym grillowaniu. I to jest ten moment, w którym możemy tego steka już położyć w tej umiarkowanie wysokiej temperaturze. Upewnijcie się, że to nie jest zwykły sznurek do bielizny. I zostawiamy go po 2 minuty z każdej strony. Tych stron tutaj widzę przynajmniej 4, bo on jest okrągły. A następnie przełożymy go na półeczkę i dociągniemy w środku. A ja w tym czasie przygotuję sobie jeden bardzo prosty dodatek,
czyli oliwę ziołową. Mogę wykorzystać wszystkie te resztki, które mam tutaj na desce. To wszystko jest z tego samego towaru. Wszystko dokładnie przesiekam, ale dodajemy tu więcej ziół. Natka pietruszki. Do tego jeszcze odrobina bazylii i ząbek czosnku. Czosnek miażdżymy, dodajemy do ziół i zaczynamy wszystko dokładnie siekać. I oczywiście nie zapominajcie przewracać mięsa. Już się zaczęły robić piękne znaczki od grilla. Znaczy, że jesteśmy bliżej niż dalej. Wszystkie przesiekane zioła lądują w misce. Do tego dodajemy trochę oliwy. Można to jeszcze sobie dokładnie wymieszać, lekko posolić. Spójrzmy na tego steka, co tam dalej się z nim dzieje. Myślę, że trzeba go przewrócić na trzecią stronę. Zostało nam jeszcze skarmelizowanie ostatniej strony i możemy tego steka dociągać w środku. Tak to wygląda. Stek się spiekł ze wszystkich stron przepięknie. Teraz go przekładamy na półeczkę. W sam środek wbijam sondę termometru i tutaj on sobie będzie leżał, aż będzie dobry. 52 stopnie. Chcemy sobie tego steka zrobić gdzieś do, powiedzmy, medium, czy jak będzie miał 55-57, wtedy możemy go zdejmować z grilla. Mamy ze 3-4 minuty przed sobą. Stek ma 56 stopni w środku. W tym momencie sondę możemy już wyjąć. To jest gdzieś poniżej stopnia medium. Czyli jak odłożę tego steka teraz do odpoczywania na jakieś 4-5 minut, to jestem prawie pewien, że on w środku podejdzie jeszcze trochę do góry i będzie to idealne medium. Ale w trakcie odpoczywania możemy już sobie poradzić z tymi sznurkami. Najłatwiej zrobić to nożyczkami. Stek odpoczął, a jestem konkretnie głodny. Zaczynamy kroić. Oczywiście na tasaku jest jeszcze mnóstwo ziół i czosnku. To jest dobra rzecz. Tasak wchodzi jak w masełko. Zobaczcie, jak wygląda środek. Coś pięknego. Taką roladę myślę, że spokojnie możecie podać na każdej grillowej imprezce i nikt się nie obrazi. A do tego jeszcze odrobina tej mojej ziołowej oliwy. No i powiem Wam szczerze, że ja bym się nie obraził za taką kolację, taką włoską roladkę. Spróbujcie tego koniecznie w domu i pamiętajcie, że to jest przepis z wyższej szkoły grilla, czyli z naszej Grill Bastards Akademii Grillowania. Zapraszamy na www.grillbastards.pl, tam możecie kupić bilety na tę akademię. Trzymajcie się, cześć!